Dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. A czemu tu jest tak jasno? Z rana była delikatna prokrastynacja, tak to się mówi, z mojej strony mam jeszcze oranżadę. I z rana niewiele zrobiłem, ale teraz siadłem i nagrałem główny element, czyli lektora na green screenie do materiału o LEDach. Tutaj mamy aparacik, tutaj mamy prompter, z którego się posiłkowałem, co mam jako kolejną rzecz mówić. Natomiast teraz już materiał mam zgrany na komputerze i staram się złożyć przynajmniej te elementy najważniejsze. Główny fragment, czyli moje gadanie. A za chwilę będę montować jeszcze, znaczy montować, będę zajmować się przebitkami. Czyli w ogóle zastanawiam się, czy tego na live nie zrobić, czy nie nagrywać tych przebitek na live, żeby pokazać później, czy może w trakcie, jak ja to robię. Jedyne co, to chciałbym tylko lektora zrobić osobno, bo na tym chcę się skupić, żeby zrobić to jak najszybciej, bo jako taki główny, najważniejszy element środka, no chciałbym to zrobić dosyć szybko, a to jest najdłuższa część. Przygotowuję się do live'a. Teraz muszę zamontować tylko slider. Muszę zebrać rzeczy, które potrzebuję do przebitek. Mam przygotowany stolik. Muszę wrzucić jeszcze kamerę naprzód, żeby móc rzucać obraz siebie. I zapewne jeszcze podepnę zewnętrzne mikrofony bezprzewodowe, żeby mnie było słychać, jak się odsunę od mikrofonu pojemnościowego. Takie są ziemniaczane problemy. Dosłownie czuję się tutaj jak w jakimś studiu. Jedna żaróweczka, druga żaróweczka. Tyle rzeczy związanych z LEDami, no i wszystkie inne rzeczy. Ja wam pokażę, jak to wygląda z mojej perspektywy. Mianowicie tutaj tym aparatem będę robić przebitki. W tym czasie tamta kamera będzie mnie łapać w ten sposób, więc hejo! O! Tutaj będzie podgląd na główny ekran. Jak zmienimy scenę, to mamy wtedy podgląd na ekran. Tylko włączmy ten ekran. O! Mamy podgląd. Premier, klawiatura, no i w sumie tyle. Mikrofon. Dlaczego mam drugi mikrofon na sobie? Dlatego, że jak będę mówić bezpośrednio tutaj do kamery podczas bycia w Premierze, to będę mógł używać tego mikrofonu dużego. Natomiast jak już się odwrócę do samego aparatu, z którego będę robić przebitki, no to ciężko by mi było je... No i znowu Facebook. Cały czas mi dinga. Gdybym się przeniósł znowu do kamery, którą łapię ujęcia, to ten mikrofon mi no nie sięgnie, więc skorzystam z tego. Skorzystam po raz pierwszy na live. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze działać, bo jak nie, to... Ale się od tych lamp robi gorąco. Chyba jestem gotowy. Nie patrzcie na bałagan dookoła. Liczy się to, co jest w kadrze. Zosia ma dzisiaj urodziny, więc zrobiliśmy rajda urodzinowego do Zosi. Nie mogę znaleźć w ogóle kamery. Choć meukulele jest nienastrojone, chcę, żeby twoje życie było jak najbardziej ułożone i chcę, żeby zawsze ci było bardzo wesoło, więc wręczam ci dziś, Zosiu, z okazji urodzin od składaka koło. To taka pioseneczka urodzinowa. Chciałem ci złożyć po prostu... To wiesz, to kolejne lata znajomości. To będą kolejne części do składaka, którym kiedyś pojedziesz. A potem wezmę ci tego składaka, tak podkradnę, zostawię ci kartkę. Ziemniak zajebał. I będzie... I wtedy będziesz mogła zaśpiewać tą piosenkę. Zajebali mi składaka, zajebali mi składaka. Nie, czy tam... Coś, jakoś tak to szło. Udało się, mimo że było bardzo rozstrojone. Kurczę, powiem tyle. Jestem z siebie mega zadowolony, że udało mi się zrobić takie intro. Tak fajnie wygląda, kurczę, tak się rusza. Zupełnie coś innego niż się normalnie spotyka na YouTubie. Ziemniaku! Z dzisiejszego dnia jestem zadowolony, ale z drugiej strony nie jestem zadowolony, bo prawie że dochodzi czwarta i znów dopiero teraz się kładę. Cieszę się, że mogę robić takie live'y, gdzie mogę pokazywać coś innego, nie tylko granie. I cieszę się, że wiele z was, osób, które oglądają, które spędzają ze mną czas, wielu z was to się po prostu straszliwie podoba. Ja się cieszę, że mogę robić coś innego, czyli że mogę przekazywać wiedzę, pokazywać coś, co można w jakiś sposób wykorzystać, niekoniecznie tylko i wyłącznie do gier. Ale widzę, że mi bateria pada. Czasami mi właśnie nawet niektórzy mówią, że moje live'y wręcz zamieniają się w pytania techniczne, w takie pytania i odpowiedzi, ale nie tak jak normalnie ludzie robią na temat swojej osoby, tylko właśnie techniczne pytania dotyczące jakiejś tam wiedzy. Ja się po prostu cieszę, że mogę komuś odpowiedzieć. O, teraz zobaczyłem pewien napis w swojej szafce. Zapomniałem zupełnie o nim.
Mam tutaj taki ładny napis. Czego tu szukasz? No w sumie racja. Czego ja tam szukałem? Ja się po prostu cieszę, że mogę komuś odpowiedzieć na dane pytanie, na które szukał odpowiedzi już od jakiegoś czasu. I ja straszliwie lubię na przykład zagranicznych youtuberów, którzy robią bardzo dużo poradników dotyczących właśnie jakichś zaawansowanych rzeczy, których nikt inny nie ogarnia, i robią też z tego materiał, gdzie odpowiadają, jak dany problem rozwiązać. Ja cenię też ludzi z Polski, którzy robią te tutoriale. Tylko największy jest problem taki, że bardzo ciężko spośród wielu tutoriali, jakie się w Polsce pojawiają, znaleźć rzeczywiście coś ciekawego, coś fajnego. Można podać wielu takich twórców, którzy robią coś fajnego. No ale najgorsze jest to, że wiele z treści, jak się już czegoś szuka, po prostu się powtarza. I chyba powinienem sobie wziąć za cel właśnie zrobić taki tutorial do Premiera. Skoro ja korzystałem tak długo z internetu jako ze źródła darmowej wiedzy, gdzie mogłem się o wielu rzeczach po prostu dowiedzieć, to myślę, że jak ja coś przygotuję właśnie w tej materii, z której udało mi się zdobyć jakieś doświadczenie, to mam nadzieję, że przynajmniej część osób będzie mi jakoś za to wdzięczna, tak jak ja jestem wdzięczny tym osobom, dzięki którym po prostu te umiejętności jakoś tam zdobyłem. A oprócz tego, kurczę, zagadałem się z Zosią. Dochodzi już prawie, że czwarta i łóżko, które jest za mną, wyzywa mnie. Więc czas go troszeczkę ogarnąć, bo jest troszeczkę w nieporządku. No i dobrej nocy. Dzisiaj dzień to był głównie live. Zresztą widzieliście, jak wyglądał. Jeszcze raz tam wejdę, jeszcze raz wam pokażę. Po prostu jestem dumny. O! Zapomniałbym o tym kablu. Jestem dumny z tego, jak udało się to ogarnąć. I nawet mogłem wykorzystać ten bezprzewodowy mikrofonik. Tak jak widzicie, ekraniki przede mną, tutaj miałem podgląd, tutaj miałem główny ekran, tutaj miałem czat i inne rzeczy, muzyczkę. Kula jedna, softbox, żarówka, jeszcze oświetlenie zwykłe dały mi możliwość dzielenia się z swoją wiedzą w jak największym stopniu. A teraz tu jest bałagan. Tu jest bałagan i trzeba przygotować jeszcze resztę przebitek, których mi brakuje. I jutro, czyli tak naprawdę dzisiaj, mam nadzieję ten materiał udostępnić. No ale, do zobaczenia. Kładę się spać, tylko ząbki trzeba umyć. Myjecie ząbki? Kurde, głupie pytanie na zakończenie. Trzymajcie się.